Otóż ruska myśl technologiczna w postaci tej oto guzikówki zostanie właśnie naprawiana. Zacznę od rozebrania całkowitego i naprawy mechaniki basowej, bo to jest największy problem. Będę pokazywać w miarę etapami i o, narzędzia kupiłem do tego. No, kurde, one są do elektroniki tak naprawdę, do układów scalonych, ale oryginalne narzędzia do strojenia i naprawy akordeonów są droższe niż się spodziewałem. Zdejmowanie samych głośnic. Tutaj nie ma filozofii. W lewo. To też w lewo. No bo wkręty się nie wkręcają w drugą. Proszę bardzo, mamy wyjętą głośnicę od basów. I mamy wyjętą głośnicę od akordów. Najpierw sobie obejrzę, co jest co, a zaraz z powrotem wracam do filmowania. Mianowicie G. Ta klapka. Ona na basie podstawowym się nie domyka. Jest na tyle luzu, że o, mogę włożyć tu. A tu na przykład, tu już nie włożę, a tu już włożę. O, nie wiem, czy ten luz będzie właśnie widać, postaram się pokazywać. W te strony trochę mniej, a w te bardziej. Ucieka tu powietrze. Jest to związane właśnie z nieodbijaniem tego. Jakby się na przykład, o, strzeliło z tego przycisku, no to się domknie, owszem. No ale przecież granie nie polega na tym, że się strzela z każdego basu po kolei. Tutaj dur, mol, septym, to w miarę w porządku działa. Bardziej mnie martwi to odpinanie całej tej mechaniki, bo nie wiem, czy ona przypadkiem nie jest na stałe. Ale to dopiero po odwróceniu i rozebraniu wszystkiego można powiedzieć. Owszem, ja wiem, że tu są jeszcze kołki, na których ja tutaj stawiam. A więc zakręcamy. Odkręcamy. Mamy tutaj ruską tabliczkę znamionową. Nie będę tutaj się rozczytywać, bo tu prawdopodobnie czyjeś naprawy, czy jakieś poprawki były wpisywane. Wkładamy. Dalej. Niestety, pas basowy. To się zdejmuje. Zdejmuje się go. Podważając jakoś tę blaszkę. Proszę bardzo. A z drugiej strony niestety go nie zdejmę, bo ktoś zrobił swoją innowację Creative Technology polegającą na obklejeniu tego czymś. Chociaż to też mógłbym zdjąć i wyciągnąć, bo i tak, a w sumie to zrobię, bo zamierzam zrobić od nowa cały ten pasek. A więc z czym my tu mamy do czynienia? Więc jak widzimy, tu są jedne wałki, tu są drugie wałki. Jedne wałki odpowiadają za dur, mol i całą resztę, a drugie odpowiadają za pojedyncze dźwięki. No i właśnie, te wałki nie dość, że są luźne, to jeszcze myślałem, że one są na stałe umocowane. Okazuje się, że jedną część tej mechaniki można zdemontować, tylko nie jestem pewien, czy ja w ogóle mogę to zrobić, wykręcając te śruby. Więc się chwilę zastanowię, jak to się rozkręca. Rozpiąłem ten przycisk G i ja teraz go popycham. Bardzo ciężko on chodzi. Nie wiem czemu. Nie wiem, co jest spowodowane. W każdym razie wszystkie dekapki
się domykają. Nie mają z tym najmniejszego problemu. Nawet jak to bym to robił bardzo powoli. Po czasie właściwie normalnie wszystkie są zamknięte. G to jest tak jak widać. Raz, dwa, trzy. Trzecia od tej strony. I co? I odbija i zamyka się normalnie. Więc nie jest to problem ani dekawki, ani mechanizmu. Tylko któregoś z tych wałków. Będę się przyglądać dokładnie, gdzie jest problem. Otóż niespodziewanie szybko wyregulowałem tę mechanikę. Ponieważ o tutaj... chwila. Koordynacja. O tutaj, o w tym miejscu... O... Kuźdę. O, jest śrubka. Tak ją będzie widać. O, widać ją. I ta śrubka... I tu jest jeszcze druga śrubka, o w tym miejscu. O, tu, w tym miejscu jest druga śrubka. I te dwie śrubki regulują napięcie wszystkich tych wałków. Wystarczyło tę śrubkę lekko odkręcić, ponieważ te wałki się skrzywiły pod wpływem czasu. I w gruncie rzeczy już odbija normalnie, już odbija tak jak cała reszta. Teraz jeszcze posprawdzam dla pewności, czy wszystko im teoretycznie można składać. I mechanika zrobiona. A samo mocowanie pasa zamierzałem najpierw zrobić taką śrubką, żeby w niej wywiercić dziurę i żeby się przekręcało ją, ponieważ tam no, jest taka możliwość. Ale jednak okazuje się, że mogę użyć, to jest z bezpiecznika, gniazda, które łapie kabel tutaj i zostawię na stałe ten pas basowy, no bo nie ma sensu, nie ma sensu, nie ma tego mechanizmu oryginalnego, on miał tutaj ząbki, o, ma tutaj ząbki. Ktoś to zmarnował, zepsuł i nigdy go nie miałem, więc zostanie tak. Odkryłem przyczynę, dlaczego ten akordeon ruski nie grał tak za ładnie. Mianowicie duża część głosów w ogóle nie gra, ani w jedną, ani w drugą stronę. I szczerze mówiąc, mimo iż na przykład skórki wyglądają całkiem nieźle, to wywoskowałem tu jeden głos, wyciągnąłem go. Kurde. Nie widać uszkodzeń, nie widać zabrudzeń, a mimo to nie chcę grać. Kontynuując, wypadałoby coś zrobić z tym. Cała galerika się podnosi. Niektóre klawisze... Kurde. Jak tak jest, to niektóre uderzają w nią. Tak nie może być, to jest niedopuszczalne. Ale co, prostować ją kolejny raz? Chyba zaraz coś podłożę. W każdym razie najpierw ją zdejmę i zaraz pokażę, co robię. Wygiąłem ją na tyle, na ile poprawiłem. Włożyłem teraz z powrotem. Zostało jeszcze zapiąć bok. No i tak naprawdę nie ma sensu testować, jak on brzmi, bo nie dość, że kilka głosów w basach nie gra, to na pewno w prawej ręce też nie gra, tym bardziej, że o, na przykład jeden już wypadł i to już jest poważna sprawa. Te, co nie grają, no trzeba będzie zmusić z powrotem do życia. Nie mam pomysłu, jak to dokonać, najprawdopodobniej właśnie trzeba je wyczyścić do zera, założyć nowe skórki i to pomaga. To jest głośnica od basów, od akordów. Jest podzielona na te większe i te mniejsze głosy. Zacząłem od tych mniejszych. Wyjąłem już te głosy, które najgorzej grały. No tutaj mogłem to pokazać, ale już mi się nie chciało. Pokazywałem chyba. I tak. Pierwsze co zrobiłem, to zdjąłem wszystkie zaworki. Ponieważ one i tak będą wymienione. Prawdopodobnie wymienię w ogóle wszystkie zaworki po kolei, jakie są. Bo te na przykład już niektóre odstają albo nie kryją całkowicie. No i tak, wybiłem trzy głosy. One najgorzej grały, a czasami w ogóle nawet dźwięku nie wydawały. I to nie jest tak, że można je rozegrać, dlatego teraz spróbuję je umyć właśnie tą myjką. No, a potem zobaczę, bo najważniejsze jest to, że patrzysz pod światło, czy na przykład tutaj jest ta szczelina, w której ma chodzić głos, czy nic się nie dostało. No właśnie tutaj jest bardzo, bardzo dużo takich
resztek. Spróbuję to właśnie umyć tą myjką. Może to jakikolwiek efekt da. Założę nowe zaworki, założę głosy z powrotem. Jak będą grały, no to cud. Malina. No, strojenie i inne takie rzeczy to jest na sam koniec ostateczne coś. Najpierw chciałbym wszystko w miarę ponaprawiać, żeby grało, a nawet jeśli on będzie trochę odstrajać, chociaż wątpię, bo głos wyczyszczony i wstawiony z powrotem nie powinien zmienić swojej wagi. A więc tak, powymieniałem już zaworki i tak, na których? Na tym i na tym. Te nie grały i miały z tym... no problem trochę. I prawdopodobnie może się okazać, że nie będę stroić, ponieważ ta wanna ultradźwiękowa, co czyści, ona nie zdziera tej warstwy. Gra. I ten też. I ten też. Za to na przykład tej dalej. Już ciężko mu. A ten... ten nie chce. Było jeszcze kilka, co... o. Ten nie chce. Ten ma też jakąś problematykę. Co dalej? Ten? Ten gra. No dobra, ale i tak, umyję wszystkie i we wszystkich pozmieniam zaworki. A więc tak wyglądają ze 4 godziny pracy. Każdy głos został z osobna wyjęty. No, myłem je razem, to zgoda. Ale został wyczyszczony dokładnie, sprawdzony czy stroi. Założony został nowy zaworek, zostały plastiki założone. Tak wyglądają 4 godziny pracy, żeby wyjąć jedną głośnicę, wyczyścić to i to ja nic nie stroiłem. Nic nie stroiłem, bo odstrojenie to nie jest za duże tutaj w tym wypadku. Bo to słyszę, że to jeszcze będzie grało. Żaden głos się nie dławi, wszystko gra. No mniej więcej ciekawe czy trafię. W każdym razie sprawdziłem wszystkie po kolei i razem, no grają, stroją, więc jest pięknie. Została jeszcze głośnica od basów. A więc taka kontynuacja, tu już na kawałku miecha złożonym. Tak wygląda. Wszystkie głosy mają zaworki plastikowe, jeśli chodzi o stronę akordową. Jeśli chodzi o stronę basów podstawowych, no to tam, gdzie te głosy grały w miarę prawidłowo, zaworków nie zmieniałem. W każdym razie, no niestety, chyba chodzi o szczelinę pomiędzy głosem a resztą, która to powoduje nie takie granie, a nie inne. Podkleiłem z resztą tym filmem z fotograficznym z aparatu te skórki, tak jak to robili Ruscy. No niestety woskowanie tych głosów to jest bardzo ciężka robota. Niektórych skórek w ogóle nie wymieniałem tam, gdzie głosy grały prawidłowo, a to tylko i wyłącznie dlatego, że zniechęciło mnie strasznie to, że nijak nie mogę wyczyścić i naprawić tego głosu, żeby on był, by grał prawidłowo. Z drugiej strony, druga strona tego akordeonu, razem z głośnicami i ze wszystkim. Więc część głosów grała całkiem nieźle, część się dławiła. Nie byłem w stanie za bardzo zrobić wiele rzeczy z tym wszystkim. No niestety. Tu się też... tu są dwa zaworki wymienione. W tym miejscu jest jeden jeszcze, w tym jeszcze dwa. I to niby trochę pomogło. Też niektóre głosy, jak tutaj są widoczne, to pokażę na przykładzie. Jak jest ten sam języczek, to czasami on był za bardzo wgięty do środka, próbowałem go naprostować. Część głosów zaczęła grać w miarę lepiej, ale wiadomo. Dobra, przechodzę do ogólnej oceny całości.
ogólna ocena tej ruskiej myśli technologicznej, a właściwie to Ukraińskiej Republiki Radzieckiej, bo to jest z miasta Rostov-Don, czyli jakieś tam na Ukrainie było, może jest. To tak. Jeśli chodzi o mechanikę basową, no to niestety te wszystkie basy, to nawet jak na lata 70. z jakich on pochodzi, to strasznie opóźniona konstrukcja. Nie można wyciągnąć całej mechaniki. Szczerze mówiąc, ja już widziałem w polskich akordeonach z Bydgoszczy lepszą konstrukcyjną mechanikę basową. No to tutaj mechanika mi się całkowicie nie podoba. Owszem, na przykład w starych akordeonach, jak mój Hochner, nie wyciąga się całej mechaniki, tylko trzeba wszystko po kolei rozebrać. Ale to sporo lat różnicy różni te dwie konstrukcje. Druga sprawa, ta galeryjka, o. Ona jest teraz wygięta, ale jak się coś postawi czy coś, to ona się znowu wegnie. To na pewno to będzie denerwować. Też sam układ palców, jakie to jest stopniowe wszystko. To mnie denerwuje. Ciężko mi się na nim gra. No i wiadomo, wina jest to taka głosów, że w jedną stronę one potrafią lżej pociągnąć i zaczną grać, a w drugą będzie im ciężej złapać i zacząć grać. No więc to jest loteria, bo w jedną stronę grasz, lekko ci idzie, w drugą stronę grasz, już jest ciężko, trzeba więcej siły do tego dołożyć, a to się odbiera na rytmice i na wszystkim, więc no ja nie wiem, czy on do grania się nadaje. Oczywiście poprawiło mu się brzmienie, sporo pracy w niego jest włożone. Tutaj wcześniej był podstrojony właśnie przez mojego mechanika od akordeonów, tak wstępnie. No i ja zrobiłem, co mogłem. Basy w akordach grają już normalnie, ale basy podstawowe czasami się potrafi nie włączyć w ogóle. Jeden z głosów. Najczęściej to jest tak, że jak nie zagra ten dolny, ten z obciążnikiem, to zagra ten normalny. No, ogólnie to ocena jest słaba, ale co można oczekiwać za takie pieniądze i to jeszcze samemu naprawione. Ja nie wiem, jak można ratować takie głosy, które coś nie grają. No. W każdym razie dzięki wam za oglądanie. Oceniajcie, cześć i czołem.